Witam serdecznie, z tej strony Karokser i zapraszam do kolejnego materiału, prawdopodobnie już ostatniego. Podejmiemy się walki ze śniącym. Mamy Uriziela, mamy zbrojkę. Więc idziemy sobie z powrotem w stronę świątyni. Nie wiem, co wy mnie tak śledzicie, ale ja nic złego nie zrobiłem. Więc idziemy sobie z powrotem do świątyni śniącego, gdzie dokonamy ostatecznego zwycięstwa. Dobra, wypad orki. Chyba za mną tutaj nie przelezą. No nie, dobrze. Światełko poprosimy. Światełko jest zawsze w cenie. Okej. A więc tędy. Tutaj szybciutko. Dobra. Z tego filaru trzeba skoczyć sobie. No właśnie. Z tego filaru musimy jakoś sprytnie skoczyć z powrotem w tamto miejsce, ale coś nam nie poszło. Chyba trzeba z krańca. Dobra, zajebiście. Gdzie tu się szło? Tędy. Okej. Tutaj Gorna Boba nas zaatakował. Chyba tędy. Dobra. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Więc chyba kolejnym etapem będzie podróż w tamtym kierunku. Zapiszmy sobie grę. Dobra, lecimy. Ale może ubierzmy sobie naszego Urizielka wspaniałego. A nie z Ulumulu. Dobra. Najbliższe, nie trzeba ich dobijać. To jest kozak, wam powiem. Pół tysiąca expa za takiego ciecia. Brzmi jak przepis na dobry dzień. Ojojoj, trochę się niebezpiecznie zrobiło. Dobra, już jest easy. Okej. Wznówmy sobie światełko. Możemy się troszeczkę uzdrowić. Zapisać grę. To będzie dobry pomysł. Tu nic ciekawego nie ma, jakieś symbole. A, napój jakiś ukryty. Dobra. Tutaj jakieś kraty. A więc okej. Więc chyba trzeba się dostać tam. Niestety tu jakieś jumpy trzeba robić, a z tą akrobatyką to
Tak, kurczę wam powiem, się boję takie rzeczy robić. Dobra. Okej. Co my mamy tu zrobić? Tutaj jest jakiś ten przełącznik. On chyba tamte drzwi otworzy, tamte kraty. Co jest? Co jest? Winna była. Aha. No dobra, idziemy dalej. Dobra, widzę, że to są jakieś przełączniki. Po pierwsze, pierwszy. Dobra, to przyzwało jakieś demony, jakieś pierdoły. Czy to podniosło kraty? W tym pomieszczeniu, w którym nie mogliśmy przejść. Okej, a co robi drugi przełącznik? To jest pytanie. Ważne dość, mi się wydaje. Tu się coś samonowało. Ten tu kurde ze ściany. Ten się w tym szlamie gdzieś zakopał. Dobra. Zobaczmy, co ten drugi przełącznik zrobi. No. W sumie nic. Czyli niby coś zrobił, ale jakoś nie do końca wiem co niby. Dobra, czyli z powrotem tą windą jedziemy na górę. Jezu, Komero, żyj. Okej. Dobra. Teraz nie zważywić. Tą akrobatyką. Okej. Dobra, jesteśmy w domu. Nie ma sensu już nic lutować. Dobra, tu zabite. Jakieś demony. Dobra, nie rozśmieszajcie mnie. Tutaj kolejny jakiś demon, który nawet nie ogarnia, co się dzieje dookoła niego. Zapiszmy grę. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Dobra, kolejny jakiś ten strażnik zabity. Chyba zbliżamy się już do finalnego etapu. O, jest. Ostatni kozaczek.
To jest bardzo uprzejmie z ich strony, że są magami, ale podchodzą w melee combat. Masz ze sobą potężny oręż. Powstrzymam cię. Gówno mi zrobisz. Okej. Pokonaliśmy tego ostatniego zjeba. Max punkty życia. W sumie spoko. Okej. Domyślam się, że trzeba tutaj iść do tej świątyni. Kaplicy. Jak to nazwać? Tego budynku. Dawaj, ziomek. No to się nawojowałeś. Dawaj, lota. Dobra, pierwsza kapliczka. Druga tajemnicza kapliczka. Trzecia. Czwarta. Jezu, już się straciłem, że czegoś nie zrobiliśmy. Dobra, jest piąta. Odleczmy się. Tam jest jakiś mak. To Xardas. Co ty tu robisz? What the fuck? Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę pójść w kimę. W punkcie kulminacyjnym całego tego urwidołku. Dobra. Nie wiem za bardzo, co ja mam robić. Dobra. Dobra, nie wiem, co ja mam robić kompletnie. Ja nie pamiętam tej walki. Ja nie wiem, w sumie, czy ja przeszedłem tą grę. Ja chyba dobrnąłem do jakiegoś etapu. Dobra. Uleczmy się. Dobra, gdzieś te pięć serc tak w ogóle. Nareszcie znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu.
On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. O, piękny ten odkupiciel. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Oj. Facet wziął nogi za pas. Aha. To ciekawe. Książę demonów. Dobra. Trzeba się pozbyć tego motłochu. Dobra, ja mam pomysł. On gdzieś we mnie strzela, mi to nic nie robi. To jest bardzo ciekawe wszystko. Co tu się dzieje w ogóle? Zapatola jakaś. Dobra, oni mi gówno robią w zasadzie. W ogóle miksturkę szybkości odpalimy. Ulecz się jeszcze raz. Dobra. Trzecie to coś. Czwarte to coś. Dobra. Trzeba się ewakuować. Gdzieś tu wyżej. Dobra, chyba te demony trzeba pozbijać. One są takie całkiem niebezpieczne. Dobra, zajebiście. Demon ogarnięty. Napijmy się. Dobra, ostatnie serducho. Dajesz. Trzeba go wolał mieczem dojechać, ale... Może teraz będziemy mogli go dojechać.
wam, że na tym cinematiku ta walka bardziej epicko wyglądała niż w praktyce. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. I piękne napisy końcowe. O, proszę. Aż nam gierkę wywaliło. Jeszcze otworzymy sobie na chwilę, żeby chociaż menu było. Powiem tak. Fabułka. Pierwsza klasa. No po prostu coś pięknego. No, gra praktycznie idealna, oprócz no tej walki z tym bossem, to jest coś a la Casus Risen 1. Całą grę tutaj, no może się nie męczyliśmy, bo w miarę łatwo nam to poszło. Szybko ogarnęliśmy sobie w miarę fajny ekwipunek, no ale było jakieś wyzwanie momentami. Natomiast, no te walki z bossem, ja nie wiem co ta Piranha Bytes ma z tymi ostatecznymi bossami, że to jakieś kurcze takie śmieszne minigierki są, natomiast no super, fabuła pierwszorzędna, jestem bardzo zadowolony, gierka udana, udało nam się ukończyć calutkie run, chyba mieliśmy może z 2-3 wyjebki, więc wydaje mi się, że to jest dobry rezultat, jak na takiego gotikowego noba. Ja wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca tej przygody. Zachęcam do komentowania i oceniania. Możecie również zaproponować w komentarzach jakąś kolejną serię. Niekoniecznie związaną z gotikiem. Mogą to być dowolne tytuły, bo ja nie tylko ogrywam RPG, jakieś strategie. Myślę, że jakiegoś FPS-a też się zdarzy. Nie wiem, no jestem otwarty na różne sugestie. Jeszcze raz wam dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnej serii. Siemanko.